Jarosław Bem, Hokej.net. Witamy wszystkich w Ostrawskiej Arenie, która dzisiaj jest pusta. Mamy szczęście rozmawiać z panią Ireną Szaszkową z Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw Świata. Proszę was. Wielu Polaków przyjedzie tutaj, z czego pewnie jesteście zadowoleni. Pytanie, czy w ogóle jest pani zaskoczona, że polska drużyna dostała się na Mistrzostwa Świata w hokeju elity? Tak, dobry dzień wszystkim. Dzień dobry wszystkim, zwłaszcza polskim kibicom. Z pewnością to wielki pozytyw, że polska drużyna awansowała do elity i będzie częścią grupy ostrawskiej w ramach Mistrzostw Świata w hokeju na lodzie 2024. To świetna wiadomość dla nas jako organizatorów czempionatu, dlatego że wierzymy, że pojawi się tutaj wielu kibiców z Polski i stworzą oni doskonałą atmosferę dla swojej drużyny, która dzięki temu będzie sobie dobrze radzić. Swemu týmu skvělou atmosféru a bude se tím pádem polskému týmu dařit. Co by pani chciała polskim kibicom przekazać? Jest teraz okazja, by posłuchali tego z uwagą. Získat pozornost celých fanoušků, tak já věřím, že je to. Wierzę, że dla polskich kibiców właśnie awans drużyny narodowej do elity to wielkie wydarzenie i będzie dla nich wielkim przeżyciem przyjechać do Ostrawy i wesprzeć swoją reprezentację. A my będziemy zadowoleni, że wspólnie stworzą świetną atmosferę, będą mieli możliwość też zabawić się przed każdym meczem w strefie kibica, znajdującej się bezpośrednio przed Ostrawską Areną. Wierzę też, że przygotujemy dla nich interesujący program, a ma przyjechać nawet specjalnie jedna z polskich kapel, z którą prowadzimy właśnie rozmowy i sprawi im to przyjemność. Takže si to užijou tady v Ostravě. Takže dobře. A prosím vás, když se jedná o samotnou Ostravu, jako rozumím, že čekáte. Czy coś specjalnego przygotowuje dla Polaków sama Ostrawa jako miasto? Pro Polsko w Ostrawie. Nevím, jaký. To říkáte, že tady bude fanzona. Ano, fanzona, to bude oficiální fanzona, bude vlastně. Oficiálna strefa kibica będzie mieścić się właśnie bezpośrednio przed Ostrawską Areną, ale sama Ostrawa oferuje także wiele innych atrakcji, a więc ciekawych miejsc czy możliwości spędzenia czasu i polscy kibice na pewno nie będą się nudzić. Zbliżamy się do granicy. Przyjeżdżając właśnie w tym miejscu, granice państwa między Polską a Czechami, nie musimy na odcinku do Ostrawy pierwszych 20 paru kilometrów używać do tego winiet. Po prostu ten odcinek jest bez jakichkolwiek opłat. Przekraczamy granice państwa, jedziemy bez winietu. Jesteśmy w Antoszowicach, tu jest pierwsza stacja po czeskiej stronie.
się kierujemy prosto. Na początku czujemy się w obowiązku wyjaśnić kwestię nazwy, a może raczej nazw, hokejowej areny mistrzostw. Kierunkowskazy prowadzą nas do obiektu znanego jako Sport Arena, ale istnieje jeszcze kilka nazw, pod którymi kryje się ten sam obiekt. Witkowice Arena od nazwy dzielnicy, Ostrawar Arena od nazwy sponsora, Czes Arena od nazwy byłego sponsora. Arena jest bardzo dobrze skomunikowana. Przystanek autobusowy i tramwajowy, jak to było przed chwilą widać, mieści się tuż obok areny i jest w rozkładzie jazdy oznaczony również jako Sport Arena. Jak widać na prezentowanych ujęciach, fanzona, czyli strefa dla kibiców, przy arenie jest już prawie gotowa i zajmuje dużą część terenu zwykle używanego pod parking. Będzie czynna codziennie od godziny 11, jeśli mecze będą tego dnia 3, albo od 14, jeśli mecze będą danego dnia 2. Zamknięcie następować będzie po zakończeniu ostatniego wieczornego meczu. Wejście do samej fanzony będzie bezpłatne. Piwo w tym miejscu będzie kosztować 110 koron czeskich, czyli około 20 zł polskich. I będzie to wspomniany pilsner lany do ekokubków wielorazowych niknak, które będą kaucjonowane. Na razie nie znamy kwoty kaucji, ale należy zauważyć, że taki kubek może stanowić fajną i oficjalną oczywiście pamiątkę z turnieju. Wszystkie płatności będą odbywać się w fanzonie wyłącznie bezgotówkowo i w związku z tym zdecydowanie polecamy mieć ze sobą kartę, najlepiej wielowalutową. Pytacie nas o miejsca parkingowe koło areny. Niestety, obserwując całą sytuację, nie możemy zapewnić, że każdy chętny takie miejsce tutaj znajdzie. Z radością oczekujemy przyjazdu wszystkich polskich kibiców do Ostrawskiej Areny w czasie Mistrzostw Świata 2024 i wierzymy, że stworzą prawdziwie domowe warunki dla swojej drużyny narodowej.